Nowogard, miasto na wschodnim skraju Puszczy Goleniowskiej, leżące nad Jeziorem Nowogardzkim, na którego półwyspie powstał przed wiekami pierwszy zamieszkały gród. Mur obronny zaczęto budować w XIV wieku i wtedy przyjął on kształt spłaszczonego koła. Nie wszyscy już pewnie pamiętają, ale w 1883 roku ze stacji Nowogard odjechał pierwszy pociąg pasażerski. I w roku 2015 w sumie mini mundial odwiedził Nowogard dwukrotnie. Najpierw w planowanym terminie tylko postrzelaliśmy sobie rzuty karne. Było zimno i od czasu do czasu straszył nas padający deszcz. Ale drugie podejście okazało się tym właściwym. Słońce, ciepło, czyli idealne warunki do rozgrywania piłkarskiej zabawy. Czasami okazuje się, że warto uzbroić się w cierpliwość. Warto poczekać, by każdy z takiego wydarzenia mógł czerpać same pozytywy. Cieszę się, że mini mundial jest dwa razy w roku w Nowogardzie. Dzięki temu pogoda jest idealna, frekwencja dopisuje. Cieszę się, że po raz czwarty startujemy z mini mundialem. Przede wszystkim dla nas liczy się, żeby pomóc tym dzieciakom. Ja sam wiem, bo też grałem w takich turniejach, wiem ile to jest satysfakcji, jaka to jest ogromna przyjemność. Mój syn gra w tym turnieju również, więc jak widzę, że nie śpi całą noc i myśli tylko o tym, żeby... Więc dla mnie to są wydane najlepiej na świecie pieniądze i mam nadzieję, że tym wszystkim dzieciakom będzie przyjemnie, miło i chciałbym, żeby wszyscy wygrali. Niestety tak się nie da. I tak w środku tygodnia nie brakowało ani chętnej do gry młodzieży, ani co wyjątkowo ucieszyło odważnych kibiców i sporego grona rodziców. Bo dla mini mundialu warto zdobyć się na dodatkowy wysiłek. W tym roku obok uczniów szkół podstawowych z Nowogardu zagrały też dzieci z Długołęki i Wierzbięcina. I w meczach grupowych nie zabrakło emocji. W każdym walka o jak najlepszy wynik toczyła się od pierwszej do ostatniej sekundy. Od czasu do czasu młodzi sportowcy wspólnie ze swoimi fanami mogli złapać dodatkowy oddech, biorąc udział w konkursach z nagrodami.
tej eliminacji we właściwym sędziowaniu pomagali nam piłkarze Pomorzelina Nowogard. Mieli co robić, ale dzielnie biegali do samego końca turnieju z uśmiechem na twarzy, a uczestnicy rewanżowali się zachowaniem fair play, na czym nam w imprezie zależy wyjątkowo. Na pewno nie było tego typu zabaw. Było przede wszystkim turnieje szkolne, ale to na podstawie, że bez sędziów, bez organizacji takiej, tylko że przyjeżdżaliśmy z nauczycielami, graliśmy i do domu. W strefie półfinowej w kategorii klas trzecich i czwartych zagrały Wyspy Zielonego Przylądka, Nowogardzka Dwójka i Kongo Uczniowie SP1. Znakomite zawody rozegrał bramkarz Konga Cyprian Marchewka, a koledzy z przodu zrobili swoje. Gole Wiktora Duraja i Maxa Labochy dały wygraną 2-0. W drugim meczu tej kategorii wiekowej Amerykanie, Nowogardzka Trójka zmierzyli się z Włochami, podstałówką z Wierzbięcina. USA atakowało, strzelało, ale trafiło tylko raz za sprawą Mateusza Dęgi. W grupie starszej Polska SP4 Nowogard zmierzyła się z Irlandią reprezentowaną przez nowogardzką jedynkę. Zanim mecz się dobrze rozpoczął, ci drudzy natychmiast zdobyli bramkę i tego minimalnego prowadzenia nie oddali już do końca spotkania, co to znaczy dobrze wejść w spotkanie o finał. W drugim starciu Holandia SP3 Nowogard pokonała też minimalnie 1-0 Tunezję, SP Długołęka. Decydującą dla losów awansu bramkę zdobył Wiktor Krzysztoszek, choć okazje dobre mieli też Szymon Terefeńko i Michał Żyła, ale pokonać bramkarza nie zdołali. I tak dotarliśmy do starć o medale. O brąz w kategorii młodszej Wyspy Zielonego Przylądka ograły 2-0 Włochów. W tym meczu bramka padła w każdej połowie. Najpierw trafił Florian Szarek, wynik meczu ustalił Michał Żewucki. Cóż tu dużo mówić, no, turniej jak co roku stoi na bardzo wysokim poziomie. W ogóle muszę powiedzieć, że jest to chyba przez dzieci najbardziej lubiany turniej, jaki w ciągu roku rozgrywa się, włączając to Igrzyska Młodzieży Szkolnej również. Chyba dlatego się tak dzieje, że jest ta cała oprawa właśnie, to, że losowanie zespołów jest w telewizji, to, że tutaj patrona swój ma również telewizja czy radio, te wszystkie kolorowe stroje, no i nagrody. W grupie starszej obolała i wyczerpana pojedynkami Polska drugi raz nie potrafiła pokonać Tunezji. Trzy gole dla tych drugich zdobywali Bartek Gronowski i Szymon Michalczuk. Ale to Polska otrzymała od organizatorów nagrodę fair playa, dokładnie Dawid Tracz. A w polskiej ekipie grała też najlepsza dziewczynka Malwina Szcześniak. I wreszcie pojedynki o tytuł mistrza w Nowogardzie. Dwa starcia uczniów szkoły podstawowej numer 1 z kolegami z Trójki. W gronie młodszych Kongo kontra USA. Składy obu zespołów oczywiście tradycyjnie prezentujemy, bo warto te nazwiska zapamiętać. Ciekawy mecz był, poprzeczki, słupki, a nawet karny dla USA, ale niewykorzystany. Potem dogrywka i ostatecznie rzuty karne. I o dziwo trzecia seria. Nie udaje się Michałowi Trytjakowi, a Kongo z okazji korzysta i wygrywa cały turniej. W meczu grupy starszej Irlandia kontra Holandia. Dwie ewidentnie najsilniejsze ekipy w tej imprezie. Oczywiście składy obu zespołów na ekranie i przypomnienie, że w meczu grupowym Holandia pokonała rywali 2-0. Teraz ci drudzy postanowili się zrewanżować. Rzut rożny, po nim spore zamieszanie i przytomność umysłu Dominika Pisarka. Okazało się, że była to bramka na złoto, stąd uzasadniona radość po meczu. Nie boimy się tak tego przeciwnika, zawsze z nimi wygrywaliśmy, w tym roku pierwsza porażka. Byliśmy zmęczeni, bardzo słońce bardzo grzeje, po prostu byli lepsi od nas, no tyle. To słońce spowodowało to, że było trochę trudniej, a jedynka jednak jest mocnym zespołem, oni technicznie bardzo dobrze grają, wielu zawodników gra w klubie, więc ja bałem się tego od początku. Ten pierwszy mecz wyszedł nam rewelacyjnie. Drugi mniej, ale tak czy tak drugie miejsce jest, uważam, dużym sukcesem. Cały czas uczymy ich gry fair play przede wszystkim, żeby nie grali za ostro. Walczyć muszą niestety na boisku, bo taka jest dyscyplina gry, tak? Ale też im gratuluję, my wierzyliśmy w nich cały czas, tak więc ja im szczerze bardzo serdecznie gratuluję. I jednej i drugiej drużynie ze szkoły podstawowej numer 1 w Nowogardzie. To końcowa klasyfikacja eliminacji w Nowogardzie. Po dwie najlepsze ekipy oczywiście zapewniły sobie prawo gry w finale w Szczecinie 8 czerwca. A my już teraz zapraszamy na jutrzejszą relację z barwnej eliminacji w Dziwnowie.